Witajcie, chciałem Wam dzisiaj pokazać, jak wygląda demontaż alternatora w Renault Clio 3 z silnikiem 1.5. Żeby wydostać tutaj alternator, musimy sporo się narozbierać, ponieważ żeby wydostać alternator, musimy zdjąć cały przedni pas, zderzak wraz z lampą oraz tutaj wszystkie węże od interkulera. Alternator znajduje się w tym miejscu. No i niestety jest tak umieszczony, że nie da się go wyciągnąć bez rozebrania tych podzespołów. Opowiem Wam, jak ja to zrobiłem, w jakiej kolejności. W pierwszej kolejności zdemontowałem sobie przedni pas. Następnie zdemontowałem sobie węże, które szły do interkulera. Oczywiście razem z interkulerem to wymontowałem. Następnie musimy sobie też zdemontować koło wraz z nadkolem, ponieważ tutaj jest, no i oczywiście jest tutaj jeszcze filtr paliwa, który też musimy zdemontować, bo zasłania nam dostęp do napinacza. Tutaj znajduje się napinacz paska. Pokażę Wam to z bliska. Tak, tutaj. Tam jest klucz, którym luzujemy napinacz paska, żeby zdjąć pasek właśnie z alternatora. No i powiem Wam, że jest tu sporo rozbierania, żeby wydostać ten alternator. Aż się zdziwiłem, gdy zacząłem to rozbierać. W żaden sposób nie szło tego wyciągnąć. Jeszcze co ciekawe, żeby po odkręceniu tutaj całego alternatora, żeby go wydostać, musimy jeszcze kręcić tutaj pas, ten pas przedni, tutaj go odchylić, bo z tej strony go nie zdemontujemy, ponieważ są rurki od klimatyzacji, ale nie chciałem ich ruszać, bo wiadomo, jak znajduje się czynnik w układzie, no to go się pozbędziemy, dlatego też próbowałem go wydostać tutaj od góry w ten sposób. No i tak to wygląda. Niestety dojście tutaj jest tragiczne, żeby to wszystko wydostać. Tutaj nawet trzeba powyciągać rurki od wlewu płynu do spryskiwaczy, bo tutaj w tym miejscu musimy poprzekładać jakieś przeduszki z kluczem, żeby odkręcić alternator. Alternator trzyma się na dwóch śrubach, no ale niestety jest straszne dojście do tego. Tak więc jak będziecie się zabierać do rozbierania, do wymiany alternatora, weźcie to pod uwagę, bo nie jest to taki hop-siup. Co prawda nie szło to aż tak długo, bo w ciągu chyba 2,5 godziny czy 3 godziny mi zajęło rozkręcanie tego. No ale jest tutaj sporo tego rozkręcania. Okazało się, że alternator jest uszkodzony, tak więc czekam teraz za nowym. No i montaż tego już powinien być troszeczkę łatwiejszy.